No, witajcie. Dzisiaj taki krótki też filmik o Zetorach z 1947 roku. Tu mamy dwa modele, te, które już widzieliście wcześniej. No i a propos tego składania tych wszystkich traktorów, żeby one były jak najbardziej kompletne i jak najbardziej oryginalne, na ile się da, no to właśnie tutaj mamy taki przykład. Tu widzicie, zbiornik paliwa jest od bociana, bo tutaj jest to, czego nie powinno być. No ale poza tym maska. Tu wszystko jest jak najbardziej. Tu słuchajcie, jeszcze mam dużą dozę prawdopodobieństwa, że ta blacha, tu widać, że to są oryginalne te zapinki do tej maski, ale ta blacha była oryginalnie zaślepiona. Tutaj ktoś to wyciął i tłumik szedł dołem, tak jak tutaj widzicie, ten tłumik jest, znaczy ten kolektor wydechowy i tutaj wlew oleju, także to wszystko się zgadza. Natomiast no, nie miałem innego zbiornika paliwa, założyłem ten i to jest ta sytuacja, o której mówię właśnie, że jeżeli czegoś nie mamy, to montujmy to, co jest, żeby go złożyć, a z czasem to wszystko się fajnie zdąży nam poukładać. No. Błotniki oryginalne, jak trzeba, tutaj te mocowania nie są zbyt oryginalne, one są od czegoś albo dorobione, trudno mi powiedzieć, natomiast są jakie są i tyle, co ważne. Tu widzicie, przekładnia jest z kołem pasowym, tak jak trzeba. Fotel jest tutaj tylko tak na sztukę dołożony, bo tutaj ma być na rurze. Tutaj widać, o, jest jedna śruba, druga, tam trzecia, tu czwarta, także to jest ten fotel na rurze tutaj. Tak to ma wyglądać. To z tej strony. Tu jest, widzicie, filtr powietrza, ten, który ma być. To jest góra, natomiast dołu nie znalazłem jeszcze, także zresztą ten filtr był taki po prostu w całości, jak ja go kiedyś kupiłem. No i tu widzicie, tu jest nowszy model, a tutaj ten kapturek jest starszego modelu. No ktoś to tak pozakładał, tu widać jakieś sprawy, tak zrobił jak umiał. No i tyle. No. Filtr oleju ma być pojedynczy, chociaż słuchajcie, jedna bardzo ciekawa rzecz. W tym silniku tutaj nie widać żadnych odwiertów, powiedzmy takich przewiertań do tego podwójnego filtra. Natomiast ja gdzieś widziałem właśnie ten silnik, chyba nawet go mam u siebie, będę musiał jeszcze raz sprawdzić, jak to wygląda. Gdzie silnik ma tutaj właśnie te dodatkowe takie mocowania, uchwyty oryginalne, fabryczne. Zobaczmy w tym, bo ten właśnie te uchwyty chyba ma, bo to jest też ten sam silnik 47, ale zobaczmy, nie, ten tutaj nie ma, ale zobaczcie, tutaj ma coś wyszlifowane. O, widzicie? I to jest bardzo ciekawa sprawa. Zobaczymy, czy to jest tylko farba, czy co to jest. Czekajcie, zdrapiemy to. Nie, słuchajcie, to jest odlew. Wyraźnie to jest odlew. A wiecie, co to jest za odlew? Ja wiem. Zobaczmy jeszcze w tym. Tutaj tego nie ma, wyraźnie. Słuchajcie, tu jest odlew. W tym miejscu. I wiecie, co to jest za informacja szalenie ważna dla nas? Ano, to jest taka informacja. Zastanówmy się. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, bo tu widać tak, tu jest ten występ pod mocowanie pompy wtryskowej i wszystko jest fajnie. Pompa jest aluminiowa, wszystko się zgadza. No. Zostawię to wam, bez komentarza. Kto będzie wiedział, napisze i zobaczymy, to, co nam z tego wyjdzie. Zobaczcie, tutaj jest takie pogrubienie. Tutaj mamy doszlifowane. Zobaczmy jeszcze przy tamtym silniku. Tutaj z kolei widzicie, nie mamy tego szlifu i nie mamy tego tu kółeczka takiego. Jest to tutaj z tej strony z kolei doszlifowane. Tu. No drobne różnice, ale dosyć istotne. To mamy ten temat w każdym razie silnikowy. Takie ciekawostki, słuchajcie, bo te rzeczy, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to są na tyle fajne rzeczy, że jeśli skupimy się i spojrzymy na to, jak te szczegóły wyglądają, to możemy się cofnąć do tych lat, w którym ci ludzie to robili.
Wtedy będziemy wiedzieli, z jakimi oni się borykali problemami, co robili, w jaki sposób, jak ta produkcja cała wyglądała. To, ale co jeszcze chciałem powiedzieć? O tym, o budowie sprzęgła wam chyba mówiłem, że tu jest płaska, a niektóre są takie wklęsłe. To też była na ten temat dyskusja. Co jeszcze? Pedały są tam takie drobiazgi, powiedzmy szczegóły różne z tymi pedałami, ale nie będę o nich mówił, bo myślę, że to nie będzie takie aż tyle istotne. Tutaj, słuchajcie, właśnie kolega mnie któryś prosił, Mati mnie prosił o to, żeby powiedzieć mu średnicę tej półosi, no to mówię 65 mm to ma. Także już masz odpowiedź, to jak będziesz oglądał ten filmik, to daj znać, że wiesz, że słyszałeś, żebym wiedział, że ta informacja do ciebie dotarła. To jest to. No i cóż, i takie, słuchajcie, powolutku człowiek ogląda, patrzy na te wszystkie rzeczy. No nie mogę teraz już niestety nic więcej porobić. Nie wiem, czy jeszcze zdążę cokolwiek w tym roku przy traktorach porobić, bo mówię, jadę już jutro. Ten filmik wam puszczę już jak będę w Niemczech. Także taka sprawa z tym filmikiem wyjdzie. No i co, wszystko zobaczymy, jak się to wszystko nam poukłada. Ale na pewno filmiki będą do was docierały, ponieważ tam na miejscu też coś będę starał się zrobić tak, żeby to wszystko funkcjonowało, działało i żebyśmy się ciągle mogli po prostu spotykać przy tych filmikach. Tu widzicie jeszcze raz płaską podstawę, czyli to jest ta pierwsza obudowa, która była zmieniana, mówię, tak jak tu widzicie, jak to jest fatalnie zrobione przy tym rozruszniku. Tu widać, słuchajcie, no przecież no to jest już tragedia, ewidentnie po prostu wycinane coś tutaj było. No. Takie sprawy. Sąsiad przyszedł, chleb kupił, także na pewno zadowolony, będzie miał co jeść. No, bo tam przyjeżdża tutaj taki, słuchajcie, samochód, ćwierka i wtedy wszyscy, cała wieś wie i cała okolica, że chleb trzeba kupić i odebrać, no bo przyjechał. No, to tyle, słuchajcie. Z takich relacji tu widzicie jeszcze, zamkniemy to pudło. Tu widzicie jeszcze to koło takie trochę zmaltretowane, ta felga, przepraszam, ta gwiazda, zobaczymy czy to się w ogóle będzie nadawało do czegokolwiek. Jak to zrobię, tutaj śrub nie ma, dlatego tutaj ten zacisk cały powstał. No nie przyglądałem się jeszcze tutaj tym rzeczom tak do końca. O, ale zobaczcie, o, tutaj jest taka lamitkę, tą widać, prawda, w tej półosi mocowania błotników. Wszystkie takie szczegóły, ciekawostki. Może sam będę oglądał, to jeszcze coś ciekawego tu zobaczę. To się nam wtedy okaże. Tutaj ten, słuchajcie, zaczep. Ja go doprowadzę do porządku, bo go szkoda, widzicie, tutaj jest zaczepy, to wszyscy tak robili, że to urywali, bo tu, nie wiem, przerabiali po swojemu, ale tutaj mamy oryginał. I to powinno być wyprostowane. A tutaj już jest dorobione. Doginali to i spawane, tak jak tutaj widzi, jakieś uszy, mocowania do plecaka tego tutaj. Ale to dojdziemy do tego, bo taki zaczep jest ważną rzeczą. I ja mam ich jeszcze kilka, ale to wszystko podarabiam w miarę możliwości. Przywrócę je do stanu fabrycznego. Mam nadzieję, że to się uda. No. Dobra, no to tyle z tych rzeczy takich. Zobaczymy jeszcze, pojedziemy na pole, zobaczymy co na polu, a tymczasem do następnego filmiku. Cześć!